tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. Porażka potrafi człowieka kompletnie rozmontować. Ale nie każdego. Nie, pan Konrad do takich osób nie należy. Jego przegrana w wyborach na dyrektora szkoły zmieniła na lepsze, albo inaczej, zmieniła go na inną wersję jego samego. Nabrał przekonania, że tak trywialne aspekty życia jak władza czy pieniądze są puste i niewarte gonitwy. Dlatego odnalazł w sobie nowy, wyższy i do tego bardzo tajemniczy cel. A może wcale tak nie jest i po prostu pan Konrad tak radzi sobie z przegraną. Z pozoru to ten sam pan Konrad co dawniej, ale jednak wprawne oko dostrzeże różnicę. Jakby był bardziej skupiony, a jednocześnie będący myślami gdzieś zupełnie indziej. A nikt lepiej nie dostrzeże różnicy niż jego właśnie uczniowie. Czy wam też się wydaje, że pan Konrad jest ostatnio, jakby to tak powiedzieć, no, inny? Myślałem, że tylko ja to widzę. Coś się wyraźnie zmieniło, tylko nie wiem, czy na lepsze, czy gorsze. Nie wiem, mi się wydaje, że jest jakby taki spokojniejszy, albo tak jakby skrywał jakąś tajemnicę. Faktycznie. Pamiętacie ostatnio, jak na sprawdzianie po prostu wstał i wyszedł? Tak, nie wrócił aż do dzwonka. Piotr miał czas skopiować całą moją pracę. Pracy domowej też jest jakby mniej, albo w ogóle? Faktycznie, nie pamiętam, żeby ostatnio coś zadawał. Kacper mi ostatnio mówił, że widział go kilka razy, jak siedzi sam w bibliotece szkolnej. No czekaj. Co Kacper robił w bibliotece? Sala gimnastyczna jest naprzeciwko, piłka im tam czasami wpada, nie? A, dobra, to ma sens. Może z nim porozmawiamy? Nie no, tak z panem Konradem, no... Trochę cringe'owa rozmawiać z nauczycielem o tym, co robi w swoim czasie wolnym. Ale teoretycznie jest w godzinach pracy i chyba możemy się o niego martwić jako jego uczniowie. To ma sens? Nie, ale dla fabuły warto. Okej. Więc tak wyglądał świat romantyzmu stworzony przez Mickiewicza. A teraz przejdźmy do Słowackiego. Balladyna i Kordian to jego największe dzieła. A teraz może Sonat Lidia. Także to wszystko na teraz. Do widzenia. Okej, teraz to nawet ja sam bym się zainteresował tematem. No halo, Kasia, Oskar, Mati, Pobudka, działajcie tam! Panie Konradzie? Tak? Bo my chcieliśmy tak ogólnie zapytać, jak się pan czuje po tych wyborach? No, wiemy, że były dla pana bardzo ważne. Słuchajcie, było i minęło, a wy może zajmijcie się nauką, co? Zresztą mam teraz ważniejsze rzeczy do robienia, tak powiem. Jakiś nowy, ciekawy projekt dla nas? Wy chyba tylko myślicie o sobie, co? A tak w ogóle to dzwonek był. Nie szkoda wam przerwy? Ale zaraz... Bo mi szkoda. Do widzenia. Normalnie enigma się z niego zrobiła i żadnego żartu, szczypliwości? Nic o rudych albo grożenia jedynką? Ale jak znam życie, ekipa tak tego nie zostawi. O, proszę, już knują coś, to znaczy, przepraszam, zaczynają badać sprawę. No to przysłuchajmy się. Mówię wam, łączcie kropki, może ktoś go sklonował i to jest teraz jego zły brat bliźniak z innego wymiaru. Kto by chciał klonować pana Konrada? Na przykład on sam po to, żeby nie musieć nas uczyć. Jestem genialny! To nawet dziwnie możliwe, ale nie no, na serio, tak może powinniśmy z kimś porozmawiać, typu z panią Satis? No ja wątpię, żeby ona miała teraz na to czas. No ale może powinniśmy zacząć bardziej go obserwować. Śledzić, tak, genialne! No nie chciałam tego mówić, ale tak, śledzić. Oj, cześć! My tylko ten...
co słyszeliście. Nic, takie tam o śledzeniu nauczyciela? Och, wiedziałam, że nie powinniśmy o tym mówić w szkole. Ale spokojnie, my nic nie powiemy. Ale pan Konrad ostatnio zachowuje się jakoś dziwnie, ale nikt tego nie widzi. Czyżby ekipa miała znaleźć w Kubie, Łucji i Julii niespodziewanych sojuszników w ich nowej misji? Kurde, normalnie jak w jakimś serialu czy coś. W ogóle oni chyba jeszcze się nie poznali. A, nieważne. Ja słyszałem od kogoś starszych klas, że pan Konrad to w ogóle urodził się w budynku szkoły. No i dlatego jest taki dziwny. Bo wiecie, szkoła to jakby jego dom. Mi ktoś kiedyś mówił, że należy do programu ochrony świadków i ukrywa się przed mokotowską mafią. Ej, dobra, zaraz. Ja wiem, że pan Konrad jest specyficzny, no i pewnie wiele ukrywa, ale na pewno jest jakieś logiczne wytłumaczenie tego wszystkiego. Jesteś tego pewna, ruda panno? Oj, znam ten głos i wierzcie mi, nie ma lepszego gumowego ucha niż szkolna woźna. Pani Basia, my tu sobie tylko dla żartu tak rozmawiamy, bo... W każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. Tak się składa, że znałam pana Konrada, jak był małym dzieckiem. To ile pani ma lat? To opowieść na inny raz. Ale pan Konrad? Pamiętam tego małego, niepozornego dzieciaka. Już wtedy miał pokaźnych rozmiarów. Wąsa. To była jego największa duma zaraz po ocenach. Bo musicie wiedzieć, że to był uczeń nad wyraz wybitny. Piątki ze wszystkiego. O, może prócz wychowania fizycznego. Ale poza tym wzór. Niestety inni uczniowie z klasy niespecjalnie za nim przepadali. Wbrew pozorom wtedy też nikt nie lubił kujonów. Jego jedynym przyjacielem, a także mentorem był profesor Verne, nauczyciel fizyki. Zabójczo przystojny starszy Francuz. Pani Basiu, pan Konrad. Tak, no więc Verne zaraził go pasją do świata fizyki. Ciekawe zainteresowanie u kogoś, kto dziś uczy języka polskiego, prawda? Stary profesor pokazywał mu swoje dziwne wynalazki. Razem eksperymentowali po lekcjach. Całą wiedzę profesor spisywał do swojego dziennika, który pan Konrad nazywał Arkanum. Stary mentor widział w panu Konradzie przebłysk geniuszu. Miał zostać jego następcą i kontynuatorem wiedzy. Verne jednak pewnego dnia zniknął bez śladu. Pan Konrad był załamany. Nauczyciel nie zostawił żadnego wyjaśnienia. Wiedział jednak, że odpowiedzi trzeba szukać w Arkanum, a ten miał znajdować się ukryty w szkolnej bibliotece. Dlatego został nauczycielem w tej szkole, by móc szukać dziennika bez przeszkód. Wertując książka za książką, powtarzał często pod nosem to jedno zdanie. Prawdę szukaj w rozmowach Sokratesa. No w rozmowach Sokratesa, no przecież to jest bez sensu, no. Mijały jednak tygodnie, miesiące, a nawet lata. Pan Konrad z czasem zapomniał, po co wybrał ten zawód. Zapomniał o swoim przyjacielu i o swojej życiowej misji. To dlatego pan Konrad się zmienił, a raczej wrócił do dawnego bycia sobą. Porażka w wyborach musiała obudzić w nim dawno uśpioną ambicję. To ciekawe. To serio, prawda? Tak. Byłam i widziałam to na własne oczy. No, ale dobrze, trzeba jeszcze męski kibel ogarnąć. Nara, dzieciaki! Wierzycie w to? Sama nie wiem, ta pani Basia wygląda na nieco zwariowaną. O cholera, dzwonek! Spóźmy się! Fajnie było pogadać, do zgadania się, pa! My już w sumie skończyliśmy, myślicie o tym samym co ja? Biblioteka? Biblioteka. Co? Myślałem, że pójdziemy grać w FIFA? Może to wszystko jednak faktycznie bzdura. Przecież pani Basia nie od dziś słynie z dziwnych opowieści, chociaż sama przecież mówiła, że w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. A może nawet kilka ziaren? Znowu to samo, no. O co ci chodziło, stary durniu? Panie Konradzie? No cześć, a co wy tutaj robicie? Przecież już...
Już jest dawno po zajęciach. Tak, ale gadaliśmy z panią Basią i opowiedziała nam historię, dziwną historię z pana przeszłości i o Wernę. Aha, i wy jej uwierzyliście, tej starej wiedźmie. Czy to, co mówiła, to prawda? Ona zawsze wtryniała noc w nie swojej sprawy, ale no tak, to prawda, ale słuchajcie, to naprawdę nie ma znaczenia. No. I tak nie potrafię znaleźć dziennika Werne. No. A pani Basia mówiła coś o jakimś zdaniu, jakby wskazówce? No tak, no zanim zniknął, to powiedział, żebym szukał prawdy w rozmowach Sokratesa. No. W takim razie może trzeba poszukać jego dzieł. No tak, tylko że Sokrates nic nie napisał, ani jednego słowa. Nie ma żadnych jego dzieł, a tym bardziej rozmów. To jest bez sensu, Mati. Mati, ty się interesowałeś filozofią. Może coś kojarzysz? Mówiłeś, że w pierwszej klasie się w tym zakochałeś. O, nie. Przeczytałem kilka książek, znaczy próbowałem przeczytać, ale to się okazała tylko miłość platoniczna. Aha. Platoniczna? No, nie rozumiecie? Pan Konrad, Werne, Sokrates. Plecki, o co ci chodzi? Uczeń! Pan Konrad był uczniem! Rozmawiali, czyli? Czyli prowadziliśmy dialog, a ja byłem jego uczniem. Uczniem Sokratesa. Okej, czyli... Platonem! Dialogi Platona! Jasny szlak, to oczywiste! Matko jedyna! Przez ten cały czas tu był. Przez te wszystkie lata. A więc jednak. Czasami warto posłuchać woźnej. Coś czuję, że to, co znalazł pan Konrad i ekipa, będzie miało fundamentalny wpływ na ich przyszłość. Pytanie tylko... Czemu